Za co Ludwik von Mises otrzymałby Nagrodę Nobla? Myślę, że Komitet Noblowski stwierdziłby, że jego najważniejszym osiągnięciem jest pokazanie, że istnieją bardzo istotne efekty zewnętrzne własności prywatnej. Efekty zewnętrzne i pozytywne i negatywne, to jest taka koncepcja w ekonomii, która mówi o występowaniu efektów wpływających na osoby, które nie są bezpośrednio związane ze zdarzeniami i relacjami ekonomicznymi. Na przykład efektem zewnętrznym jest zatruwanie środowiska w koło. Mówi się, że to jest efekt zewnętrzny, który trzeba jakoś internalizować, ale są też pozytywne efekty zewnętrzne. I jak pokazuje Mises, pozytywnym efektem zewnętrznym jest właśnie system własności prywatnej. Dlaczego? Dlatego, że w systemie własności prywatnej ludzie, którzy nie posiadają czynników produkcji, czerpią ogromne korzyści z faktu tego, że te czynniki produkcji są prywatnie posiadane przez kogoś innego. Wydaje się to wręcz kontrintuicyjne. Mało tego, wydaje się to być tezą kontrowersyjną nie tylko za czasów Misesa, ale wydaje się to być to kontrowersyjną tezą dzisiaj. Jak to? Jak to społeczeństwo może korzystać na tym, że ktoś inny posiada mnóstwo zasobów? Wynika to z faktu samej natury własności prywatnej, w ramach której jedną z konsekwencji jest możliwość swobody wymiany. I tu zbliżamy się do najważniejszego osiągnięcia Misesa z pewnością jego drugiej publikacji na temat kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie. Artykuł napisany pod koniec, bodajże 18 roku, wydany w 1920, następnie w 1922 wydany jako książka, a w istotnym traktacie, najważniejszym w dziele Ludwiga von Misesa w ludzkim działaniu, argumentacja przedstawiona w tym eseju zostaje znacząco rozszerzona w odpowiedzi na krytykę, ale również skutkuje tym, że mamy produktywne rozwinięcie pierwotnych argumentów. Co kryje się za tym argumentem, że socjalizm nie może istnieć, czy też, doprecyzowując, socjalistyczne środki nie będą w stanie zrealizować socjalistycznych celów utopijnych stworzenia bogatego społeczeństwa pełnego dobrobytu? Argumentacja jest następująca: ponieważ istnieje system własności prywatnej, nie mamy do czynienia z jednym scentralizowanym aparatem przymusu, który implementuje i wprowadza swoje własne plany produkcyjne według klucza, który w zasadzie nie jest możliwy do zobiektywizowania. Co to znaczy? Nie jest możliwy do zobiektywizowania. To znaczy, nie może być zorganizowany tak, żeby zrealizować najważniejsze potrzeby konsumentów. I Mises pokazuje, że w momencie, kiedy mamy system własności prywatnej, to mamy rozmaite. Rozmaitych właścicieli, z których każdy alokuje zasoby według innego sposobu, pojawia się wśród nich konkurencja w tym znaczeniu, że stosują na swój sposób kalkulację ekonomiczną, rozliczają w pieniądzu to, co produkują, rozliczają czynniki produkcji, które posiadają, zakupują, wykorzystują i również zestawiają to z potencjalnymi, a po jakimś czasie ekspost faktycznymi przychodami. W ten sposób tworzy się specyficzny łańcuch wartości w systemie produkcyjnym, który zależy od wartości, jaką finalni konsumenci nakładają na realizowaną produkcję. I tak, mimo że system centralnie władany, system, w którym będziemy mieli jednego centralnego właściciela państwo posiadające wszystkie zasoby, które by do niego należały, to i tak. Nawet jeśli wystawi się w jakimś sensie, chociaż trudno to sobie wyobrazić, ale nawet zakładając, że wystawi się w jakimś sensie na ocenę finalną konsumentów, to niestety ta ocena finalna konsumentów nie będzie mogła być imputowana efektywnie na czynniki produkcji. W skrócie z tego względu, że przedsiębiorcy konkurując ze sobą, po pierwsze, mają inne wizje przedsiębiorcze, w związku z tym konkurują w realizacji tych pomysłów, a po drugie, nie jest zawarty tam mechanizm pokojowego wykluczania w trakcie procesów produkcyjnych, dlatego że władza centralna po prostu implementuje swój plan, ogranicza się do tego, żeby wykorzystać zasoby tak, jak się podoba władze centralnej, natomiast w systemie własności prywatnej mamy kalkulację ekonomiczną, gdzie niezależni przedsiębiorcy między sobą konkurują o zasoby i przedstawiają sobie oferty, licytują się o zasoby. To jest niesamowity produktywny wkład przedsiębiorców w społeczeństwie, o którym spisał we wszystkich swoich opracowaniach i za który, tak jak powiedziałem, otrzymałby Nagrodę Nobla. Nie dlatego mógłby otrzymać Nagrodę Nobla, nie dlatego, że to jest teza ideologiczna, bo ekonomia stara się być wartością wolno, nauką wolną od wartościowania. Ale dlatego, że jest to teza pozytywna w tym znaczeniu, że jest wolna od wartościowania, pokazanie jak rzeczywiście funkcjonuje system własności prywatnej i konkurencji przedsiębiorczej. W drugiej kolejności moglibyśmy powiedzieć o książce wcześniejszej, którą Mises opublikował, która uczyniła z niego rozpoznawalnego ekonomistę. Bardzo ważny traktat, Teoria pieniądza i środków fiducjarnych. Theory des Geldes und umlaufsmittel, dosyć nieszczęśliwie przetłumaczona na język polski, na, teori, na język angielski i polski, jako teoria pieniądza i kredytu. W rzeczywistości chodzi nie o kredyt, lecz o środki cyrkulacji. To jest dzieło ważne z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Mises dokonuje w nim bardzo ważnej systematyzacji tego, jak rozumieć pieniądze i jak rozumieć środki fiducjarne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w tym momencie, czyli w 1912 roku, Mises wyprzedza już pokolenia ekonomistów, dlatego, że zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądzem, czyli tym środkiem cyrkulacji, to co funkcjonuje w gospodarce jako powszechnie akceptowany środek wymiany, nie jest tylko gotówka. Czybyśmy powiedzieli, silnion, si, pieniądz silnej mocy, yy, używając tej współczesnej terminologii, włącznie z rezerwami tworzonymi przez banki centralne, lecz są również substytuty pieniądza, a do nich zalicza się cała masa instrumentów w systemie bankowym. To jest na przykład rzecz, z której nie zdawał sobie sprawy inny wybitny ekonomista amerykański, Irving Fisher, który jest uważany za, na przykład przez Miltona Friedmana za najważniejszego. Myśliciela monetarnego w historii Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle nawet w historii myśli ekonomicznej. Tymczasem Mises publikując w podobnym czasie swoje dzieło. Różnica bodajże roku czy dwóch, był w stanie dużo lepiej przedstawić to, jak funkcjonuje gospodarka bankowo-pieniężna. I to jest jedno osiągnięcie z tej książki, bardzo ważne. Drugie natomiast dotyczy tak zwanego teorematu regresji, który polegał na połączeniu osiągnięć ekonomistów zajmujących się rozwojem pieniądza przed Misesem w wieku XIX, ale także, także też częściowo ekonomistów klasycznych, z teorią. Użyteczności krańcowej z teorią marginalną, która była rozwijana przez poprzedników Misesa, czyli Oigena. Boma Bawerka oraz Karla Mengera. To jest yy, o tyle ważne osiągnięcie, że Mises pokazuje, że można zunifikować teorię pieniężną, że wcale nie trzeba teorii od, pieniężnej odłączać od reszty teorii ekonomii, że pieniądz nie sprawia, że teoria ekonomii jest oddzielona sztucznie na sferę mikroekonomiczną i na sferę makroekonomiczną. I Mises pokazuje, jak pieniądz jest wartościowany przez yy, uczestników procesu rynkowego i jak w ogóle yy, dobra pośrednie. Z różnych względów stają się powoli pieniądzem w wyniku spontanicznego procesu wartościowania krańcowego, dokładnie takiego, jakie zostało opisane przez Boma Bawerka i przez Karla Mengera. To jest zresztą jedna z takich rzeczy, która no, zrobiła wrażenie na samym ojgenie Bombawerku, Bomie Bawerku, tak jak powiedziałem, gdyż no. Mimo, że uważał on Schumpetera za swojego najważniejszego ucznia, to jednak ta, to opracowanie Misesa sprawiło, że no bombawerk zaczął dostrzegać w nim rzeczywiście kogoś wyjątkowego. Podobnie jak zresztą na całym świecie, już był rozpoznawalnym ekonomistą monetarnym, można powiedzieć. Następnie Mises przeszedł do opracowań dotyczących teorii wartości. Mamy epistemologiczne problemy. Teorii ekonomii, gdzie na przykład pojawia się też dosyć istotny wkład, chociaż na tle tych innych, o których mówię, nie jest aż tak ważny, wydaje się nie tak ważny, ale w istocie jest, jest dosyć kluczowy, dlatego że dokonał depsychologizacji teorii wartości, czyniąc ją pojęciem, wprowadzając pojęcie prakseologii do ekonomii, mówiąc o tym, że. Wartość jest taką rzeczą, która łączy ze sobą po pierwsze człowieka z rzeczą, ale również z innymi rzeczami, zwracając uwagę na to, że to jest taka, taki trójkątny, niebinarny element, że to nie jest więź człowieka z rzeczą, lecz więź jak gdyby człowieka z całą masą rzeczy i różnych celów, które może realizować. Po II wojnie światowej, natomiast, mamy najważniejsze dzieło, czyli ludzkie działanie wydane w języku angielskim, chociaż tutaj oczywiście ktoś powie, że jest nacjonal Economy, wydane w 1940 rzeczywiście w języku niemieckim. Dlaczego jest to dzieło kluczowe i najważniejsze w opracowaniu Misesa? Dlatego, że w nim Mises rozwija swoją teorię pieniądza, to jest po pierwsze, dlatego, że w tamtym, w tamtym opracowaniu z 1912 roku nie mamy kompletnej teorii pieniądza w należyty sposób przedstawionej, gdyż Mises... W pewnym momencie pisze, że pieniądz ma wartość w zasadzie w całości imputowaną od dóbr, które można nabyć za ten, za ten pieniądz. Natomiast w ludzkim działaniu mamy już inną teorię, w której Mises twierdzi całkiem słusznie, że pieniądz w pewnym momencie staje się dobrym samym sobie i on ma po prostu wartość nie tylko imputowaną od rzeczy, które może nabyć, lecz dlatego, że jest dobrym, specyficznym, wartościowanym w świecie niepewnym które zasługuje na odrębną użyteczność, jak gdyby że to nie jest użyteczność w całości pochodną od użyteczności rzeczy, które można nabywać. Poprawiając swoją teorię pieniężną, łącząc ją z teorią kalkulacji, którą przedstawił w opracowaniu dotyczącym w socjalizmie, Mises stworzy traktat ekonomii, który stanowi kontynuację swoich dwóch poprzedników. Wcześniej tego nie zrobił, czyli od y, y, uczestnictwa w seminarium Boma Bawerka z początku XX wieku do 40 roku, w zasadzie zajmuje się drobniejszymi, wydaje się no nie takimi drobniejszymi, ale trochę drobniejszymi opracowaniami. Natomiast w tych latach 40 startuje z najważniejszym traktatem który idzie w tradycję Karla Mengera zasad ekonomii i tworzy cały system ekonomiczny, w którym jest przedstawiona i teoria mikroekonomiczna, i teoria makroekonomiczna, i ona jest po pierwsze zgodna z tradycją marginalistyczną, po drugie wprowadza te istotne elementy dotyczące kalkulacji ekonomicznej i teorii pieniądza, które wcześniej nie były obecne, stając się w zasadzie podstawą współczesnej szkoły austriackiej podstawą systemu, który następnie był budowany przez, czy rozszerzany przez kontynatorów Misesa. I czwarte dzieło, które jest wymieniane pośród najważniejszych obok teorii pieniądza, środków, cyrkulacji, kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie oraz ludzkim dzieła, oraz ludzkiego, obok ludzkiego działania, czyli teoria, historia, która jest dobrym zwieńczeniem opracowań Misesa dotyczących metody w ekonomii. I w zasadzie chyba najbardziej kontrowersyjny element opracowań Misesa. Jednocześnie teoria historia wydaje się najlepszą z tych pozycji, gdyż ona pokazuje o co tak naprawdę Misesowi chodziło w tych opracowaniach metodologicznych, a chodziło mu o to, żeby odrzucić w sumie trzy niebezpieczne nurty w jego czasie, które dzisiaj już troszeczkę przygasły, aczkolwiek cały czas gdzieś tam kryją się za rogiem. Po pierwsze scjentyzm, czyli przekonanie, że w naukach społecznych można stosować metody nauk ścisłych. Po drugie, historyzm zakładający, że nie istnieje coś takiego jak prawa ekonomii. Teza, że, teza szkoły historycznej mówiąca o tym, że ekonomię można tylko analizować tak, jak analizują historycy historię człowieka, czyli patrząc na dane, bez wprowadzania jakichś elementów teoretyzowania i abstrakcji. I po trzecie, historycyzm. To już szczególnie niebezpieczny pogląd, który jest najbardziej martwy póki co i mało kto go wskrzesza we współczesnych czasach, czyli przekonanie, że istnieją jakieś nieubłagane prawa historii, które sprawiają, że z konieczności człowiek jest skazany, tak jak to sugerował Karol Marx, czy jak sugerowałby do pewnego stopnia nadinterpretowany Fukuyama, że historia będzie zmierzać w konkretnym kierunku i w zasadzie są pewne prawidłowości historyczne. Ten grzech w myśleniu, w naukach społecznych bywa często również połączony, z ze scentyzmem, bo próbując bronić historycyzmu, wprowadza się czasami elementy takie ścisłe, takiego ścisłego modelowania, sugerowania, że istnieją immanentne prawa, które nas pchają w tym czy w innym kierunku. Ja obok tych opracowań wymieniłbym jeszcze, moim zdaniem, bardzo istotne i niedocenione dzieło opracowanie Misesa Biurokrację. Dlatego, że jest to dzieło, które w interesujący sposób próbuje podjąć temat dóbr publicznych, czyli tak zwanych dóbr publicznych dostarczanych przez instytucje państwowe. Jest to opracowanie, które znowu wyprzedza trochę o, o kilka, kilkanaście lat. To, co się pojawiło po Drugiej wojnie światowej, jak popatrzymy na teorię biurokracji omawiane np. w teorii wyboru publicznego, to można dostrzec, że to, co Mises przedstawił w, w swojej książce, jest tam do odnalezienia. Że w pewnym sensie no, można go określić jako prekursora, gdyż zajmuje się koncepcją tworzenia dóbr, które nie są tworzone. Na rynku, czyli nie są tworzone z myślą o tym, żeby je sprzedać, tylko są produkowane, tworzone przez biurokratów. I to niesie ze sobą całą masę konsekwencji. Mises oczywiście nie jest w tym opracowaniu automatycznie pejoratywnie nastawiony do tego typu produkcji. Zresztą Mises nie był anarchistą, uważał, że część zadań w produkcji, część zadań dotyczących produkcji kluczowych rzeczy musi być realizowana przez jakieś jednostki administracyjne, więc to nie jest jednocześnie automatycznie termin pejoratywny, to jest jak gdyby termin naukowy i Mises pokazuje, jakie wiążą się konsekwencje ze stosowaniem tego, a nie innego sposobu produkowania i jakie to może przynieść potencjalne korzyści w jego zdaniem Przypadkach, co do których nie ma w jego przekonaniu wątpliwości, że państwo musi, musi produkować. Natomiast z drugiej strony pokazuje całą masę negatywnych konsekwencji wiążących się z tym, że nie istnieje produkcja dla zysku, które to skutkują tym, że pojawia się ogromna nieefektywność gospodarcza, w sumie przypominająca w znaczącym stopniu to, co mówił o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie.